Przy dokonywaniu wyboru uczelni zwróciłam uwagę na kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, renomę i jakość oferowanych programów. Moim zdaniem najciekawsze w kontekście Uniwersytetu WSB Merito jest możliwość zgłębiania różnorodnych tematów oraz stosowania teoretycznej wiedzy w praktyce. Fascynuje mnie, jak interaktywne metody nauczania, takie jak projekty zespołowe i studia przypadków, pozwalają na realne rozwiązywanie problemów. Odbywam obecnie praktyki w firmie Kultura Sukcesu, której właścicielką jest dr Iwona Ternałojek, nasza wykładowczyni. Ta współpraca jest dla mnie niezwykle inspirująca. Nauczyłam się, jak budować markę firmy w social mediach oraz jak prowadzić działania employer branding w organizacji. Ale co najważniejsze, to często miałam możliwość obserwacji, a nawet uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach, co pozwoliło mi na zgłębienie metod i technik stosowanych w rozwoju osobistym i zawodowym. Mogłam spróbować swoich sił w roli trenera, wypracować kontakt z odbiorcami oraz przełamywać swoje bariery. Na pewno chcę rozwijać się w tym kierunku, by móc w przyszłości wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę zarówno w branży szkoleniowo-rozwojowej, jak i w organizacji, w której pracuję.